Naprawdę uważajcie na siebie, żeby was tutaj nikt nie przyłapał, bo mogą być z tego niezłe problemy. Miejsca nie pokażę, ale ja już mniej więcej zaglądałem do środka. Jest łopata w środku, no i chłopaki sobie po prostu robią tunel do czegoś tutaj chcą. Co do znalezionej dziury w ziemi, to chłopaki, bądźcie spokojni, ja wam tego nawet nie zniszczyłem, nic, nic tam nie kombinowałem, ale moja rada, uważajcie, uważajcie, bo jeżeli was złapią, to możecie mieć olbrzymie kłopoty. Ale póki co zapraszam na filmik Zielony Smok. Zaczynamy. Witam was ponownie, ponownie Zielony Smok. Zapraszam was na kolejną wyprawę w teren. Widzimy się już na miejscu. Tym razem odwiedziłem okolice Góry Świętej Anny, czyli Annaberg. Ponieważ słyszałem o pewnym miejscu, że kryje sobie tajemnicę. Czy uda się rozwikłać pewną zagadkę, pewną tajemnicę, okaże się za chwilę. Także zapraszam was do oglądania filmiku. Krótkie rozpoznanie terenu i wchodzę do lasu. Także zaczynamy. Sprzęt rozłożony, przygotowany do nagrywania. No i zaczynamy szukać owych trzech obiektów, które znajdują się mniej więcej gdzieś tutaj w tym lesie. Oczywiście, co innego oglądać mapę z góry, a co innego być już na miejscu, prawda? Sprawa odnalezienia owych obiektów jest bardzo łatwa. Gdy wszystko widzimy z góry, z mapy, wszystko się wydaje, prawda, oczywiste. Że trafimy do celu, niestety, będąc na miejscu, no czasami można zabłądzić, ale jest to normalne, dlatego trzeba cały czas myśleć, kombinować w terenie, żeby się nie zgubić. Ja zwyczajnie omyłkowo po prostu przeszedłem obok tego miejsca, gdzie miałem odnalezione te trzy obiekty. To za chwilę pokażę wam na zdjęciu. Zaznaczyłem czerwoną linią, prawda, prosta droga. Od pozostawienia samochodu praktycznie do tych trzech owych obiektów, które znajdą się w lesie, jest to dokładnie to miejsce zaznaczone, no, można powiedzieć, czerwoną linią, czyli prosta droga. Natomiast ja poszedłem mniej więcej, jak jest zaznaczona zielona linia. No i można powiedzieć, że trochę no, tych kilometrów musiałem potem nadrabiać, ale udało się miejsce odnaleźć. Także zapraszam was do oglądania filmiku. Ponownie Zielony Smok z terenu. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w okolicach Annabergu. Tak jak wam obiecałem, planujemy dzisiaj akurat sprawdzić sobie miejsce, gdzie udało mi się znaleźć na jego portalu poprzez cieniowanie mapy trzy takie, można powiedzieć, punkty obok siebie, takie kwadraty. No, nie wiem, jak to można nawet w sumie nazwać, ale z góry to przynajmniej wygląda bardzo ciekawie. No i zaraz tam podejdę. Oczywiście, jeżeli to mi się uda odnaleźć. Trochę tutaj za dużo tych ścieżek jest i trochę się, można powiedzieć, że pomyliłem z tymi ścieżkami tutaj, ale jakoś tam uda mi się mniej więcej to miejsce tam namierzyć. Wiem tylko tyle, że muszę iść mniej więcej dokładnie na tym kierunku. Ale oczywiście za chwilę zobaczymy, czy uda się te trzy punkty namierzyć. Tutaj też jest właśnie dosyć ciekawa historia, bo tutaj są zakłady koksownicze kilka kilometrów stąd. No i można powiedzieć, że Amerykanie tutaj dosyć to mocno walili w te zakłady tutaj. Cały teren był ogólnie cały czas zadymiany, także no niektóre bombowce, znaczy no niektórzy Amerykanie mieli takie, można powiedzieć, problemy tutaj z celowaniem się w to miejsce.
w fabryki, dlatego no niektórzy po prostu spuszczali na ślepo, tak jak leciało, cały zrzut bomb i jak najszybciej stąd odlatywali, co nie znaczy, co, oczywiście co nie znaczy, że no, wiele maszyn zostało trafionych. Szlachcicowi udało się już trzeci bombowiec namierzyć, no, ale niestety z Pentagonem się no, nie idzie dogadać. Chłopaki chcą ogólnie wszystko dla siebie przypisać, no ale no niestety. Jeżeli się nie da, no to trudno. Oczywiście o rozpalaniu tutaj ogniska w tym terenie nawet nie ma mowy, ze względu, że słuchajcie, tutaj wszędzie leżą urwiła. Musimy go zakończyć tragedią, mimo że teren był cały czas, można powiedzieć, po wojnie potem oczyszczany i tak dalej, ale to i tak trzeba uważać, bo no nie wszystko stąd jest zabrane, także no, rozpalenie tutaj ogniska mogło to się akurat źle bardzo zakończyć. Już kiedyś wspominałem historię, jak leśnicy, którzy pracowali przy wyrębie drewna, że akurat rozpalili ognisko, tylko że nie wiedzieli, że pod spodem jest, zaraz pod ściółką leśną jest pocisk artyleryjski. No i też doszło do tragedii. To się w dosłownie cała ziemia się nagrzewała, aż do czasu, aż wybuchło. Resztę sobie akurat może darujmy. Teraz tak. Co do rozpalania ogniska w takim na przykład terenie, gdzie było bombardowanie i tak dalej, jeżeli macie wykrywacz, to zawsze sobie sprawdźcie wykrywaczem, czy podziemią coś wam nie piszczy, wtedy możecie ewentualnie rozpalać ognisko, ale tak to raczej bym nie radził. Tak mi przynajmniej mówię szakal kiedyś nauczył, żeby wziąć wykrywacz, sprawdzić teren, wtedy można rozpalać ognisko. No nic, nie przedłużam już, lecę w teren, no i sprawdzimy te trzy punkty. Są też takie wersje, że mniej więcej od tej strony, dokładnie powiem wam tak, hamburgi są w tamtą stronę mniej więcej, jest druga wersja mówiąca, właściwie taka wersja, druga mówi o tym, że tutaj gdzieś ciężarówki miały niby wjeżdżać do jakichś podziemnych fabryk, hali, no różnie to jest nazywane, ale zobaczymy już. Także chcę to sprawdzić trzy miejsca, czy są to po prostu jakieś, można powiedzieć, pozostałości po tak zwanych tunelach, czy są to po prostu takie zwykłe zbiorniki w lesie, ale tak daleko od wioski, no trzeba to sprawdzić, bo na razie słuchajcie, to wam nie chcę żadnych bajek opowiadać i tak dalej, ale sprawdzimy to już na miejscu, także lecimy w teren, bo szkoda czasu. Także pozdrawiam wszystkie, oczywiście Romka Chmiela i tak dalej, Szlachcica i lecimy Edka, lecimy w teren. Dobra, ruszajmy w drogę, bo szkoda czasu. Trochę się rozpadało. Trzeba to odnaleźć za wszelką cenę. Myślę, że nie powinno być problemu z odnalezieniem tego miejsca, ale no i tak muszę się śpieszyć. Tak czy siak muszę iść cały czas przed siebie. No jeżeli nawet tego miejsca nie znajdę, to i tak wyjdę na pola. Tam dalej są jakieś familoki, bo słyszę, że tam ludzie biegają i tak dalej. Także no lepiej będzie, jak sobie odbiję trochę na lewo i wtedy możemy lecieć dalej w teren. Kamerę, słuchajcie, włączę za chwilę. Już udało mi się znaleźć dwa leje po bombach. Jak będą trochę większe, to najwyżej wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, lecimy. Ja na chwilę wyłączę i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, ogólnie na razie jest lipa. Ja tu jeszcze postaram się pójść, no taką można powiedzieć, rzeczką. Widać, że tu kiedyś coś płynęło, bo też jest taka wersja mówiąca o tym, że te trzy punkty w lesie to mogą być akurat jakieś zbiorniki na wodę. No ale nic, zobaczymy już na miejscu, o ile się to uda odnaleźć. Bo tu jest tyle ścieżek, że no można łatwo po prostu zboczyć ze swojego kursu i tyle.
Także na razie zobaczcie póki co. Mniej więcej idziemy w tamtą stronę, także jeżeli się uda to odnaleźć, no to będzie petarda. A jeżeli nie, no to lipa. Trudno. No zobaczymy. Pójdę najwyżej tędy. I tyle. Myślałem, że to jest czaga, ale to nie. No ewidentnie tutaj kiedyś coś płynęło, bo jest masa butelek śmieci. Także też słuchajcie, może być, że po prostu to będą jakieś zbiorniki na wodę w lesie. No ale trochę dziwne, że tak akurat daleko. No ale nic, zobaczymy za chwilę, gdzie to się ciągnie. Tutaj u góry idą jakieś nasypy. Też trzeba sprawdzić. Bo to bardzo podejrzanie wygląda. Tam dalej już nie ma co iść. No tak można powiedzieć, trochę dziwnie usypana górka. Podpadająco. Nic, najwyżej jeszcze pójdę w tamtym kierunku, no i zobaczymy, gdzie się uda wyjść. Bo jak na razie to jest lipa. Słuchajcie, lipa. Nie wiem czemu, ale nie umiem tego odnaleźć. Spotkałem tylko przed chwilą takiego starszego dziadka, który tu akurat za młodu to tych lasach lata. No i pytałem się go o te tak zwane zbiorniki tutaj w lesie, ale mówi, że nic takiego nie kojarzy. Mówi, że coś było, coś się tutaj po lasach działo, coś tutaj Niemcy kombinowali, ale nic więcej nie chciał mówić. Ja się słuchajcie go tylko zapytałem, czy coś wie na temat Annaberg, owych Hamburgów, to niestety, ale powiedział, że nie ma czasu i musi iść do domu. Na dziwo. Jak się nagle rozgadał, tak się, tak słuchajcie, nagle przestał rozmawiać. Nic. Ja niestety trochę za daleko wyszedłem, prawie tutaj na przedmieścia. Muszę się wrócić do lasu i jeszcze raz to spróbować odnaleźć. Jeżeli nie, no to lipa, ale będziemy próbować, nie? Także lecimy dalej w teren. Teraz ogólnie słuchajcie, jest taka sytuacja, że kawał bryły betonu udało mi się odnaleźć. No ale tutaj w sumie no nic dziwnego, bo tutaj akurat macie na zakłady, które podczas wojny produkowały paliwo dla III Rzeszy. Natomiast tutaj nie jestem ekspertem, ale na mi to wygląda na podstawę, nie wiem, na przykład od flaka przeciwlotniczego. Tylko pytanie, czy tutaj to stało, czy ktoś tutaj to po wojnie po prostu tutaj wywalił. No ale czego nie pochwalam, no, masa śmieci, totalnie, totalny gnój. No ale nic nie poradzimy.
Jakieś pręty wystają, także no być może tutaj coś, jakaś podstawa stała z flaka i jak Amerykanie latali, to walili do nich. No nic, słuchajcie, ogólnie no drogę można powiedzieć, że zgubiłem. Na razie idę cały czas tą ścieżką tutaj, no bo nie mam innego wyjścia. No trudno, aha, tak jeszcze się pytacie o na temat pasty bez fluoru. No polecam, polecam, słuchajcie, kupywać z tego względu, że fluor ogólnie, no jakby nie było, blokuje nam tak zwane trzecie oko. Jest coś takiego, każdy człowiek to ma, tylko no nie każdy potrafi z tego oka jakby korzystać, ale to jest prawda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o fluor, o te pasty i tak dalej, no to potwierdzam to na sobie akurat, że jest jakby poprawa zdrowia. Od miesiąca można powiedzieć, że myję zęby no, pastą bez fluoru. Na Allegro można kupić 10 zł, także to też śmiech, nie pieniądz. Natomiast wracając do owego trzeciego oka, no Jackowski, dobrze mówię, nazwisko, słynny detektyw Polski. On też właśnie korzysta z tego trzeciego oka. I kiedyś był taki wywiad z nim na temat właśnie fluoru i tak dalej. On mówi, że też unika pas z fluorem, bo to też można powiedzieć, tam uniszczy trochę organizm i tak dalej. Natomiast właśnie mu to dużo pomaga, że on, jakby można powiedzieć, widzi pewne rzeczy. On głównie, wiadomo, on się skupia na rozwiązywaniu no, takich zagadek, że nawet policja czy kryminalni sobie nie dają z tym rady. No i proszę go o pomoc. Słynna akcja sprzed kilku lat, gdy zaginęła dziewczyna. No słuchajcie, przepadła, no wyparowała. Słuchajcie, policja, kryminalni, no psy wszyscy szukali. Nikt nie mógł się dowiedzieć, co się stało z tą dziewczyną. Wezwano Jackowskiego. I można powiedzieć, że Jackowski przyjechał mniej więcej, gdzie ją ostatni raz widziano, czyli las. Chodził po tym lesie, chodził, chodził. No ale coś mu nie pasowało. No i mówi, że miał pewnej nocy wizję. Ta dziewczyna mu się, jakby można powiedzieć, przyśniła, że szarpie się z jakimiś dwoma osobami. I coś jej wypadło, dokładnie nie wiedział, co to jest, ale potem powiedział, że to była jakaś chyba chusta. To była chusta od jej babci, gdy babcia odchodziła z tego świata, to tą chustę jej po prostu przekazała i ona cały czas tą chustę przy sobie nosiła. Jak tak zwany talizman. I można powiedzieć, że on jeszcze raz pojechał w to miejsce. No oczywiście wezwano policję. I słuchajcie, przyjechały też psy, żeby wiadomo, zapach ewentualnie poczuć i tak dalej. I cały czas można powiedzieć, że coś mu nie pasowało. No i się okazało, że udało się znaleźć chustę. Czyli można domniemywać, że doszło tam do jakiejś szarpaniny. No i ta chusta tej dziewczyny owej wyleciała. Akurat te osoby, które jej zrobiły krzywdę, tej chusty jakoś no po prostu chyba nie zabrały, albo oni zapomniały. No i to ich potem, można powiedzieć, koniec końców zgubiło, bo tą dziewczynę udało się odnaleźć. No rodzina była też szczęśliwa, że chociaż tyle, prawda? Wiadomo, że to już było po wszystkim, ale tych dwóch gości też udało się złapać. Obydwaj dostali dożywocie, także siedzą do dnia dzisiejszego i mam nadzieję, że zginą w pierdlu. Tak, słuchajcie, dokładnie, Jackowski też korzysta z trzeciego oka. Jest ogólnie na razie lipa, straszna lipa. Kolejne zabudowania. Znowu się zgubiłem, no ale trudno, jeżeli tego się dzisiaj nie uda odnaleźć, no to innym razem najwyżej tyle. Słuchajcie, udało się odnaleźć no te trzy punkty, które widziałem z geoportalu, gdy cieniowałem tą okolicę tutaj. Od razu wam powiem, że te trzy kwadraty, które widać z góry, to są dokładnie, tego tak może nie będzie widać, ale tu macie jeden, tam macie drugi i zaraz jest trzeci. Jak się przyjrzycie, to widzicie takie o, jakby kwadraty. Także to jest wszystko, co akurat z góry widać.
Także ta wersja, że tutaj miały jakieś ciężarówki wjeżdżać, słuchajcie, i tam się dostać pod górę do jakichś ukrytych tuneli, to w ogóle no bajka jakich mało. Także ja w to osobiście nie wierzę. Także tą teorię też odrzucam. Także to jest w ogóle niemożliwe, aby tutaj ciężarówki nagle wjeżdżały i znikały. Jeżeli już wjeżdżały, to na pewno nie z tej strony. No bo nic tutaj, słuchajcie, innego no nie widać. No ale teren ciekawy, bo co jakiś czas widać ślady po bombach, także tutaj Amerykanie dosyć walili w to miejsce. No niestety. Nic tutaj więcej nie znajdziemy. Trzeba już wracać. Masa śmieci jak zawsze. Ale liczy się wyprawa. Hola, hola. Smoku, nie tak szybko. Nie tak szybko. Ale coś mi tu za bardzo ziemia zapada pod nogami. I ha. Taka niespodzianka na koniec. No trochę to dziwne. Jest tunel czy nie ma tunelu? No muszę wam teraz powiedzieć, że zatkało mnie z początku. Bo ogólnie była taka wersja, że tunel był no cały zrobiony z cegieł, ale nadal mi się nie chce to za bardzo wierzyć. Także tutaj wam nie chcę złać jakichś bajek opowiadać, że może to być jakaś pozostałość tutaj z tych podziemi tak zwanych. Jest zasypane. Pytanie co może być na dole, a ten dziadek mi opowiadał, że tutaj dużo się Niemców kręciło po lesie i coś ukrywali, coś chowali. No ciekawe. Teraz muszę wam powiedzieć, że mnie trochę przytkało. Już się chciałem poddać, wracać do samochodu, a tutaj taka niespodzianka, ale nie widzę, żeby były, a nie, coś tu jest. Ślady po, chyba po drabince tutaj, o ile się nie mylę, ale no niestety trzeba tu kiedyś może na wiosnę przyjechać i to spróbować odkopać. Może wtedy ewentualnie się uda wejść do niższych pomieszczeń. No trochę dziwne, bo tutaj są te trzy takie, można powiedzieć, kwadraty. Tu jest ten trzeci, jakby ktoś się tak dobrze przyjrzał. Wiadomo, teraz jest ta, leżą tutaj drzewa i tak dalej. To tak tego dobrze nie widać. Ale coś jest na rzeczy. Coś tutaj kiedyś było podczas wojny na pewno. Ale czy tu mogły wjeżdżać ciężarówki? No ciężko jest powiedzieć. No być może. Tego wam, słuchajcie, nie potwierdzę. Tutaj oczywiście mógłbym jakieś wam bajki poopowiadać i tak dalej, ale nie chcę tego robić. No nic, poczekamy na wiosnę. Może tutaj będziemy coś działać. Też może tak być, że tutaj, słuchajcie, coś kiedyś stało. Jakieś trzy budynki obok siebie. I potem to po wojnie zostało już rozebrane. Ciężko mi teraz cokolwiek tutaj stwierdzić. Ja idę dalej, może coś jeszcze się uda znaleźć. Jakąś piwniczkę czy cokolwiek.
No ale na wiosnę to już operacja tunel się nam szykuje, znaczy nie tunel, tylko operacja studnia, ale to wszystko na spokojnie. Na razie mamy 4 osoby. Ja, Edek Szlachcic oraz Kamarokko, którego też serdecznie pozdrawiam. No i będziemy działać. Jeszcze może jedną, dwie osoby załatwimy, jakieś konkretne, i wtedy no, będziemy myśleć. No, góra, trzeba przyznać, ciekawa, ale żeby tam ciężarówki wjeżdżały, dla mnie jest to akurat mało prawdopodobne. No chyba, że Niemcy naprawdę tu byli perfekcyjni w maskowaniu. To tak jest, słuchajcie, wszystko zawalone pod nami, że być może nawet chodzę po tunelu, a nawet o tym nie wiem. Tak jak Annaberg, no widzicie, kamery, ochrona. Można powiedzieć, że do dzisiaj żałuję, że ten temat nagłośniłem. Także coś tam jest na pewno za tą ścianą w Hamburgu, w Hamburgach. Z tego co nam się udało ustalić, to jest... Jest jakieś pewne pomieszczenie, a co jest w tym pomieszczeniu ukryte, schowane, zostawione, to już raczej się, słuchajcie, nie dowiemy. I ktoś na tym trzyma łapę, żeby ta tajemnica nie wyszła na jaw. Podobnie jak tutaj UFO, które też się pojawiało co kilka lat. Wiem, że są to fanatycy. Wiem, że tutaj też na kanale mam takich fanatyków UFO i tak dalej. Też rzeczywiście wojsko wszystko zatajało. Są też, słuchajcie, nawet no, świadkowie, którzy to widzieli. Starzy już, można powiedzieć, no, strażacy, którzy byli kilkukrotnie wzywani, sobie to wyobraźcie, do tych dziwnych świateł, bo ktoś myślał, że las płonie. A po przebiciu okazało się, że trawa jest wypalona i tak dalej. Czekajcie, coś tu jest następnego. To akurat może być pozostałość po studni. No chociaż też mogę się mylić, tam jest jakby kanał odwadniający, ale też... Ale to może być akurat kanał odwadniający. Także to na pewno nie jest żaden tunel jakiś tam tajemniczy i tak dalej. I podejdziemy sobie jeszcze na górę, zobaczymy, jaka jest tutaj okolica. Słuchajcie, żebym na dzisiaj kończył. Udało mi się jeszcze przypadkowo znaleźć pewne miejsce tutaj w lesie. Miejsce wam nie pokażę, gdzie dokładnie się znajduje, ale podejdę za chwilę z kamerą i zobaczycie na własne oczy, co tutaj chłopaki coś kombinują, ale nie bójcie się, ja nikomu o tym miejscu nie powiem, bo być może te osoby mnie oglądają, także pozdrawiam spokojnie. Ja umiem trzymać buzię na kłódkę, także chłopaki, jeżeli coś tutaj kombinujecie, to uważajcie, bo żebyście sobie czasem gnoju jakiegoś nie narobili i uważajcie na siebie, bo no nie chciałbym, żeby was ktoś tutaj złapał w tym miejscu. A wiem, że coś, do czegoś się próbujecie dokopać. Ja wam tam żadnego sprzętu stamtąd nie zabiorę. Ale dobrze, może podejdźmy sobie bliżej. Na chwilę wyłączę kamerę, żeby nie zdradzać miejsca. I naprawdę uważajcie na siebie, żeby was tutaj nikt nie przyłapał. Bo mogą być z tego niezłe problemy. Miejsca nie pokażę, ale... Ja już mniej więcej zaglądałem do środka. Jest łopata w środku, no i chłopaki sobie po prostu robią tunel do czegoś, tutaj chcą się dokopać. No być może nawet i do tych słynnych podziemi, które tutaj się mają znajdować niby. No czy jest to prawda? Nie wiem, w każdym razie ja wam tego nie będę niszczył. No trochę tam już chłopaki żeście wykopali tego, ale uważajcie, jak już robicie, jak się wkopujecie, tak można powiedzieć, w tamtą stronę, to pamiętajcie, że dawajcie sobie no, rusztowanie, cokolwiek, tak zwane, co się mówi, górnicy, no jak to nazywają ten, no z desek, widzicie, zapomniałem, wyleciało mi z głowy,
No jak górnik, prawda, fedruje i tak dalej. Czasami bezrobotni górnicy też tak sobie stawiają takie różne. No, jak się to nazywało? No wiecie, o co mi chodzi. Okapy tak zwane, okapy, coś w tym stylu. Także chłopaki, uważajcie naprawdę, żeby wam tutaj się potem nic na głowę wam nie zawaliło. No i pamiętajcie, że bez zezwoleń, jak was tutaj złapią, no to możecie mieć ciepło. I kapę tak zwaną, także uważajcie. Ja stąd spadam, nikomu o tym miejscu nie powiem. Tak jak jest, to zostawiam, żeby wam tam deszczu nie naleciało czy cokolwiek i uważajcie. Ale muszę przyznać, że pomysł fajny. Dobra, na razie ho. Dobra, słuchajcie, ja już będę pomału stąd spadał. Lepiej tutaj nie być zauważonym, żeby tutaj jeszcze mnie o to nie, ktoś nie podejrzewał czasem. No nic, widzimy się w kolejnych wyprawach. Na wiosnę operacja studnia. Za 2 bądź 3 dni jedziemy z Edkiem odnaleźć pewny tunel. Tunel jest. No coś tam chłopaki wykopywali, jakieś blachy. Nie wiem co to jest, jakieś odłamki chyba. Kupa blachy tutaj leży. No ciekawy teren. Nawet z Panzerfausta grucha, ale rozwalona. Ale to tego lepiej nie pokazywać takich rzeczy. Tylko chłopaki, mam prośbę, takie rzeczy to zakupujcie, bo wiecie o co chodzi. Ja to zaraz przesypę ziemią, żeby tutaj nikt więcej nie grzebał. No jest masa odłamków, jakichś blach metalowych. Dobra, ja już spadam. No i co do tego tunelu, to jeszcze będę temat poruszał. Tunel ma około 100 metrów i jest mniej więcej w tej okolicy. Akurat przypadkowo go, można powiedzieć, robotnicy naruszyli. No i Edek dostał cynka od znajomego, po prostu, że jego znajomy tam pracuje w ten sposób. No i mamy tak jakby pozwolenie od nich, żeby tam się wpakować, bo zaraz na początku stycznia będą ten tunel zasypywali, żeby tam nikt nie wchodził. Także no na pewno będzie mega epicko. I jeszcze podobno w tym tunelu ma być jakaś odnoga. Ma iść mniejszy tunel, ale jest zasypany. Ale czy jest to prawda, nie wiem. Tunel ma być zrobiony z cegieł. Ale wszystko już będziemy stwierdzać na miejscu. Także to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się, na razicho. Jeżeli chodzi o filmik z... Bo prosicie mnie, żeby wrzucić filmik z tunelu z Opola, znaczy ze schronu przeciwlotniczego, gdzie był kolega akurat, który tam mieszka w okolicy, ale no niestety tego filmiku nie wrzucę z tego względu, że nawet nie ma sensu, bo tam jest, słuchajcie, tak ciemno, że naprawdę, no jednym słowem masakra. I także, żeby to w ogóle nagrać, to trzeba tam jechać jeszcze raz i wtedy możemy prowadzić cokolwiek w swoim stylu, to jakoś to nagramy. Będę miał czas, to ja tam najwyżej podjadę i jakoś to się ponagrywa na spokojnie, bo kolega tam wszedł szybko. No może trwa filmik gdzieś z 5 minut, ale to jest słuchajcie tak chaotyczny filmik zrobiony, że nawet nie ma sensu go puszczać. Ja najwyżej będę miał kiedyś czas, to podjadę tam do niego, umówimy się i wejdziemy do tego tunelu. Wiadomo, więcej latarek to i lepiej to widać i na spokojnie. Ogólnie tam w środku no są badyle, jakieś stare opony, no wiadomo, śmieci i tak dalej. Jest jeszcze też inny tunel, który prowadzi mniej więcej chyba pod pocztę albo pod posterunek policji, ale tam się dostać to, no to ogólnie raczej nie ma szans. Wiem, że podczas wojny tam, gdy PKP słuchajcie jeszcze funkcjonowało i tak dalej, funkcjonuje do dzisiaj, ale jak to wszystko pracowało dla III Rzeszy, to tam było chyba złoto bodajże przewożone pod no, tymi podziemiami do poczty i tak dalej. I no tam słuchajcie sporo się działo, jest tam tych podziemi pod Opolem i tak dalej. Dobra, już będę kończył, także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razicho. Słuchajcie, to jest też taka ciekawa historia. Właśnie mi tutaj znajomy szakal tylko szlaci zapowiadał, jak tutaj w Ruszce, czyli w 1945 roku, to akurat no, można powiedzieć, no wiadomo, te wojska niemieckie były rozbijane, ale gdzie niegdzie jeszcze
jakieś tam walki były tutaj prowadzone, jakieś takie można powiedzieć mniejsze potyczki. Czekajcie chwilę. I akurat tutaj Rosjanie, no można powiedzieć, złapali dwóch żołnierzy łebków z Hitlerjugend z pancerfaustami. Jeden, słuchajcie, no schował się akurat, no można powiedzieć, pod mostem w takiej rurze kanalizacyjnej, ale go tam wytargali. Tylko dlatego, że jego kolega siedział akurat na drzewie. Znaczy nie na drzewie, tylko na takiej, można powiedzieć, jakby na latarni, coś takiego. To bardzo łatwy, słuchajcie, no cel dla nich to można powiedzieć był, ale no nie chciał zejść za cholerę, no i go tam zaczęli go tam wyzywać, że złaź, dawaj na dół i tak dalej. Dawaj na dół i... Ale nie chciał zejść, no to go musieli, można powiedzieć, siłą go ściągli, ale tak już go ściągli, że już... No, wiecie o co chodzi. Także tych dwóch od razu no gdzieś na bok odprowadzono i była krótka piłka i po temacie, no. Ale to wiecie, to był akurat, no można powiedzieć, tak zwany front wschodni. Także to była, no karma, która do nich wróciła, no. Dobra, ja właśnie będę kończył, bo tutaj jeszcze się bardzo dużo ciekawych tematów szykuję, ale to już po nowym roku, także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich i do widzenia. Trzymajcie się, na razie. Także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się i na razie.